Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym odcinku naszego kanału Zostonemus. Zostonemus to miejsce, gdzie pomagamy przedsiębiorcom płacić niższe podatki, pomagamy im wybierać właściwe formy prawne, ale naszą misją jest to, aby działały firmy przedsiębiorców po prostu skuteczniej. Stąd też na naszym kanale sporo gości, a dzisiaj moim gościem jest Jacek Plewa. Cześć Jacku. Cześć, cześć, witam cię serdecznie, witam wszystkich naszych widzów. Jacek prowadzi wraz z całym zespołem studio, które zajmuje się budową stron internetową, marketingiem czy też wsparciem w social mediach. Nazywa się JP Studio, działa tuż pod Poznaniem, właściwie prawie w Poznaniu. Tak, bo to jest Luboń, więc tuż Tak jest. obok. Dosłownie rowerem, więc 3 minuty jesteście. Natomiast Jacek od zawsze jest związany z branżą technologiczną. Był programistą, ale też był handlowcem i szkoleniowcem, co jakby jest świetną bazą, podstawą do tego, żeby właśnie takie studio prowadzić. Dlatego, że z jednej strony ma wiedzę techniczną, z drugiej strony świetnie rozumie przedsiębiorców po prostu, bo większość z nas specjalistami w technologii nie jest. Ale tak prywatnie zajmuje się fotografią cyfrową, zresztą możecie go również znaleźć na YouTubie i właśnie tą pasją się tam dzieli. Jacku, że powinnam coś dodać, wiesz, może czegoś nie wiem o tobie. Tak mnie pięknie przedstawiłaś, że w zasadzie ja nic nie mam do dodania. Wszystko się zgadza. I rzeczywiście jest tak, że to, co robię w tej chwili, czyli ta moja praca zawodowa, to też jest moja pasja. Nie tylko fotografia, natomiast to, czym się rzeczywiście zajmuję, to jest coś, co lubię. A więc wygląda na to, że należy do grona szczęśliwców, tak? Którzy robią to, co lubią, i jeszcze im za to pieniądze płacą, tak? O, idealnie, idealnie. Podobno wszyscy przedsiębiorcy tak mają, chociaż jak z nimi rozmawiam, to chyba nie mogę się z tym tak do końca zgodzić. Słuchaj, Jacku, powiedz mi tak ogólnie rzecz biorąc, czym zajmujesz się JP Studio? Bo znam też twoją wspólniczkę, nie tylko wspólniczkę firmową. No i teraz pytanie, wiesz, jakby w czym jesteście w stanie pomóc? Co do tej wspólniczki, to tylko dopowiem, że pewnie masz na myśli Grażynkę, czyli moją żonę, tak? Prywatnie żonę, a Dokładnie rzeczywiście tak. biznesowo prowadzimy to nasze przedsięwzięcie razem już od wielu lat. Jakbym miał w jednym zdaniu streścić to, czym my się zajmujemy, to bym po prostu sięgnął po nasze motto. Mianowicie to motto brzmi: z nami rozwiniesz swój biznes w internecie. Czyli, teraz już w parę zdań szerzej, my się zajmujemy pomocą przedsiębiorcom, zwłaszcza tym, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tej dziedzinie, żeby oni wykorzystali te narzędzia internetowe, a narzędzi internetowych w tej chwili jest mnóstwo, a więc żeby je wykorzystali do tego, żeby po prostu sprzedać swój produkt, swoją usługę, co tam mają w swoim portfolio. No bo tak naprawdę po to prowadzimy ten biznes, żeby coś sprzedać, a internet jest takim oknem na świat. No i jak się okazuje, jeszcze nie wszyscy przedsiębiorcy z niego korzystają i to, broń Boże, nie jest zarzut czy przytyk. Ja rozumiem doskonale, że nie każdy miał do tej pory okazję, potrzebę, szansę zetknąć się z tymi technologiami w sposób taki czynny, czy po prostu z nich korzystać w sposób, który mu to przynosi korzyści, przynosi mu zyski. No i my, powiedziałbym nieskromnie, od tego jesteśmy, żeby tym przedsiębiorcom w tym pomóc, żeby przełamać te lody, te bariery i zaprowadzić ich tam, gdzie są ich klienci, czyli właśnie do internetu. Pamiętam, jak rozmawialiśmy nawet o stronie internetowej Zostanemu, co prawda z Grażyną, natomiast tam nam też dała kilka wskazówek, co moglibyśmy poprawić czy zmienić. Powiedz, dlaczego dzisiaj, w dzisiejszej dobie, szczególnie po pandemii, posiadanie strony internetowej to jest właściwie must, tak? A propos Zostanemu, to strona internetowa to must. To prawda, wiesz, no oczywiście można się z tym zdaniem, które ty wypowiedziałaś, a pod którym ja się podpisuję, można się nie zgadzać, ale spróbuję uzasadnić, dlaczego ja się pod nim podpisuję. Gdybym w tej chwili, użyję takiej analogii, mam nadzieję czytelnej dla wszystkich naszych widzów, gdybym w tej chwili powiedział, że za oknem albo za najbliższymi drzwiami stoi grono ludzi, którzy tylko czekają, żeby kupić jakiś produkt, a my ten produkt mamy. To prawdopodobnie większość z nas, przedsiębiorców, po prostu wyszłaby przez to okno, a najlepiej przez te drzwi, po to, żeby spotkać tych ludzi, żeby coś im sprzedać. Z mniejszym czy większym oczywiście sukcesem. Nie wiemy, czy nasz produkt jest w 100% dopasowany do ich potrzeb, czy inni przedsiębiorcy nas nie wyprzedzą. Oczywiście to jest normalne, tak? Nie mamy 100% gwarancji. Ale prawdopodobnie byśmy spróbowali. Więc ta strona internetowa, czy ten sklep internetowy, jeżeli jest nam potrzebny do naszego działania, to jest właśnie takie okno, czy takie drzwi na świat, za pomocą którego my możemy wyjść, powiedzieć ludziom, co mamy, a jeżeli ich do tego przekonamy, czyli jeśli oni, nasi klienci, zobaczą korzyść dla siebie, to jest duża szansa, przynajmniej statystycznie rzecz biorąc, że po prostu kupią nasz produkt czy naszą usługę. Natomiast jeśli tego nie zrobimy, to znowu sięgam do mojej analogii, to tak jakbyśmy to okno zamknęli, wiesz, stalowymi okiennicami, nie wpuszczali nikogo i dziwili się, że sprzedaż nam nie idzie. No, nie pójdzie, tak? Nie pójdzie.
Jak mamy stalowe kraty, no to ciężko przez nie się przebić, nie? Trzeba być mocno wytrzymałym. Wiesz co, właśnie jakby patrzę na te strony internetowe, to zdarza mi się szukać jakichś produktów albo usług i oczywiście bardzo często szukam ich po mediach społecznościowych. No ja najczęściej korzystam z Facebooka, to ta data. Nie jestem z TikTokerów jeszcze, chociaż kto wie. No i teraz bardzo często jest tak, że próbuję przejść na stronę internetową danego usługodawcy albo osoby, która ma dany produkt i ta strona nie istnieje. Że okazuje się, że jedynym medium, którym się ktoś promuje, jest jakaś tam fanpage, czy jakaś strona na Instagramie, cokolwiek, jakieś social media. No i pytanie, czy twoim zdaniem to jest okej? Czy jednak no, trzeba mieć swoje miejsce w social mediach, jasne, ale pytanie, czy one mają stanowić alternatywę dla strony internetowej, czy raczej być czymś pobocznym? One są uzupełnieniem dla strony internetowej, bo zobacz, to wygląda tak. Mamy stronę internetową, załóżmy, że już ją mamy, bądź sklep, tak? Jeśli prowadzimy taki rzeczywisty handel, sprzedajemy towary, a nawet usługi i chcemy, żeby one były po prostu bezpośrednio do kupienia, no to powinniśmy tę naszą stronę internetową wyposażyć w moduł sklepu, tak? Mówiąc bardzo obrazowo. Ale nawet jeśli to mamy, to przecież jeszcze nie oznacza, że świat się o tym dowiedział. I teraz w jaki sposób świat się może dowiedzieć o tym, że my tę stronę mamy i że mamy na niej ciekawą ofertę? Właśnie za pomocą mediów społecznościowych. Czyli do tego wykorzystamy Facebooka, TikToka, YouTube'a, LinkedIn, cokolwiek kto lubi, gdzie się odnajduje, gdzie jest jego klientela również, bo to są przecież różni odbiorcy. Ale tak czy inaczej wykorzystamy te media społecznościowe po to, żeby zaprowadzić tych odbiorców do naszej strony bądź naszego sklepu, żeby oni tam sfinalizowali jakąś transakcję, coś od nas kupili, coś u nas zamówili, albo przynajmniej bardziej szczegółowo zapoznali się z naszą ofertą, czyli nas poznali, bo czasami to nie jest od razu zakup, czasami to jest nawiązanie bliższej relacji, tak zwanych ciepłych relacji, prawda? Jest zimny klient, potem on się staje ciepłym klientem, właśnie dlatego, że go przyprowadziliśmy do siebie, że on coś o nas się dowiedział i o naszym produkcie i dopiero za jakiś czas kupi. Ale przynajmniej wykonaliśmy pierwszy krok. Dopowiem jeszcze jedno, nie wiem na ile zdajemy sobie wszyscy jako przedsiębiorcy z tego sprawę, ale media społecznościowe nie są nasze. Czy to jest Facebook, czy jakiekolwiek inne medium, ono nie jest nasze. Więc korzystajmy z niego ile się da, ale miejmy z tyłu głowy taką oto okoliczność, że może któregoś dnia to medium nas do siebie nie wpuścić. Ja znam przykłady przedsiębiorców, którzy popełnili jakikolwiek błąd, nawet nie wiedząc, że go popełniają, i nagle ich konto, na przykład na Facebooku, skoro trzymam się tego przykładu, to konto zostało na tydzień zablokowane. Niby tydzień to niedużo, ale jeżeli w ciągu tego tygodnia prowadzisz intensywną kampanię sprzedażową, promujesz swój produkt i liczysz na to, że go sprzedasz i przez tydzień go nie sprzedasz, to cała kampania legnie w gruzach, wydane pieniądze są tak naprawdę wyrzucone w błoto, jesteś bezsilny, bezsilna, nic nie możesz zrobić. Natomiast mając stronę internetową, masz przynajmniej coś. Ci, których skierowałaś na przykład wcześniej do tej strony, oni już na nią trafili, a w ostateczności możesz sięgnąć po na przykład po narzędzia do reklamy w Google'ach, tak? Alternatywne rozwiązanie i po prostu się tą metodą wypromować, bo masz coś w ręku, coś swojego. No właśnie tutaj przypomina mi się przykład Brand 24. To było chyba z 4 czy 5 lat temu, jak i wszystkie naraz konta zablokowali na YouTubie, Facebooku i chyba jeszcze wtedy Instagramie. Więc mieli chyba z 2 miesiące problem, bo tam jakieś niby jakieś polityki prywatności naruszyli. Oczywiście, czy tak było, nie wiem, natomiast wiem, że był bardzo poważny problem. Na szczęście, no, mieli na tyle wypromowaną markę, że to nie wpłynęło jakoś znacznie na ich biznes, nie? Bo po prostu strona internetowa działała. No bo utracenie domeny jest zdecydowanie trudniejsze niż utracenie konta w social mediach. Prawda. No, no właśnie, słuchaj, bo patrzę sobie na różne strony internetowe i czasem się zastanawiam, po co te strony są. Ostatnio byłam na takiej stronie i mówię, kurczę, i czym ta osoba się zajmuje? Nie? Tak ja nie rozumiem, kompletnie nie rozumiem przekazu, więc jeżeli chcemy już budować stronę internetową, to pytanie, jakie ty widzisz najczęściej powtarzające się błędy, albo czego brakuje, albo czego jest za dużo, coś jest bałaganie może na tych stronach. Jakby pytanie, jakie są takie, wiesz, best practice, na co uważać? Wiesz co, to ja bym może się skupił na dwóch elementach, jeśli pozwolisz. To nawiasem mówiąc, jest też element naszej działalności, bo my oprócz tego, że te strony czy sklepy internetowe klientom tworzymy, to również prowadzimy szkolenia właśnie z tego, jak skorzystać z tych narzędzi internetowych. Jednym z elementów, które staramy się przynajmniej w miarę naszych możliwości przekazać przedsiębiorcom, jest to, że strona internetowa, którą chcą sobie za chwilę włączyć i z niej korzystać, nie jest dla nich. A może inaczej, powiem precyzyjnie, ona jest dla nich, żeby im przynosiła zyski. Ale treści zawarte na tej stronie nie są dla nich, tylko są dla klientów.
Więc jeżeli na stronie internetowej klient nie odnajdzie tego, czego szuka, a czego on szuka? Najczęściej szuka rozwiązania swojego problemu. No bo jeżeli nawet sprzedajemy przysłowiowe chińskie trampki, to ja to sprzedając je rozwiązujemy problem klienta pod tytułem potrzebuję nowych trampek, najlepiej w kolorze czerwony, w białe kwiatki, bo takie mam potrzeby. I teraz ja tę potrzebę mogę spełnić tylko pod warunkiem, że pokażę klientowi, że mam w mojej ofercie ten produkt, którego on szuka. Po drugie, pokażę mu, że ten produkt ma wartość, której on oczekuje, czyli na przykład odpowiednią jakość, albo odpowiednią cenę, albo jedno i drugie. Tak? Oczywiście upraszczam, posługując się przykładem trampek, ale każdy z nas może sobie podłożyć swoje usługi, czy swoje produkty i zobaczyć, i zastanowić się, czy sposób, w jaki je opisał na stronie internetowej i przedstawił, przekonają jego samego. Bo to jest dobry początek. Czy ja sam bym to, kurczę, kupił? To w ogóle do mnie trafia. Czy ja rozumiem, o czym to jest? Najlepiej jest, i to w tym właśnie staramy się pomóc, żeby osoba trzecia, na przykład ktoś, kto projekt strony internetowej przygotowuje, żeby był takim pierwszym audytorem tych treści. Czyli przedsiębiorca przygotowuje pewien zamysł, pewną treść, pewien przekaz, a ktoś to czyta i mówi albo super, albo człowieku napisz to jeszcze raz, bo ja tego nie rozumiem, tak? A jak ja tego nie rozumiem, to inni też tego nie zrozumieją. Czyli podsumowując, ta strona ma przekonać klienta, że on będzie miał korzyść z tego, że kupi mój produkt bądź moją usługę. A będzie miał korzyść, jeśli zrozumie, co to za produkt, pozna jego zalety, ale te zalety muszą być przełożone na tak zwany język korzyści. Myślę, że pojęcie dobrze znane, tylko rzadko wykorzystywane. Tak? To nie chodzi o to, że moje trampki są czerwone. To chodzi o to, że to jest najmodniejszy kolor w tym sezonie. I to jest korzyść dla ciebie, jako dla potencjalnej klientki w moim sklepie na przykład. Tak? To jest korzyść. Mhm. Czyli jedna rzecz, to żeby nie przegadać, to jedna rzecz to jest to, o czym piszemy na stronie. A druga rzecz, zupełnie z innej bajki, ale bardzo ważna, to są aspekty prawne. Obowiązują nas w tej chwili nie tylko przepisy RODO, do których już przywykliśmy, ale z początkiem tego roku weszło wiele dyrektyw dotyczących ogólnie świata cyfrowego, i tego, w jaki sposób my, jako przedsiębiorcy i nasza strona, którą prowadzimy, strona internetowa czy sklep, musi zadbać o interes naszych klientów, tak żeby oni wiedzieli, jakie dane przetwarzamy, dlaczego te dane przetwarzamy, czym są te ciasteczka, po co je zbieramy, czy w ogóle je zbieramy. Jeżeli się na przykład mamy zapis na newsletter, to musi być odpowiednia formuła, która mówi, do czego ten newsletter będziemy wykorzystywać. To wszystko jest prawnie uregulowane i to oczywiście wymaga niestety pomocy prawnika i to specjalisty właśnie w tej dziedzinie. A jest to temat najczęściej traktowany po macoszemu. I oczywiście, no, na szczęście powiem tak, po cichu powiem, że nikt nie słyszy tego, co ja mówię, że żyjemy w kraju, w którym na szczęście jeszcze za bardzo, przynajmniej od małych podmiotów, nie wymaga się tej zgodności z prawem. Tak? Duzi mają gorzej, bo są pod latarnią i są dobrze widoczni. Ci mniejsi są mniej widoczni. Ale prędzej czy później ta sytuacja może się zmienić, bo albo rzeczywiście te organa, które są powołane do tego, będą bardziej się temu przyglądały, albo no, będziemy mieli pecha i trafimy na bardziej wymagającego klienta, który się, mówiąc nieładnie, przyczepi do nas. Więc lepiej uniknąć sytuacji, kiedy ktoś się do nas przyczepi, lepiej zawczasu to zrobić, czyli po prostu zapłacić dobremu prawnikowi kilkaset złotych. W moim przynajmniej odczuciu to są kwoty na tym poziomie. Mam nadzieję, że prawnicy się za mnie nie pogniewają, że taką kwotę tutaj podaję, ale ja przynajmniej mam takie doświadczenia. Nie? To jest kilkaset złotych i mamy załatwiony temat raz na zawsze. Są kancelarie, które specjalizują się w obsłudze e-commerce'u po prostu i oni nawet dają gotowe pakiety, wystarczy je po prostu wdrożyć u siebie na stronę. To rzeczywiście są koszty kilkuset złotych, więc oczywiście jakbyście poszli do prawnika, który ma wam od zera to wszystko przygotować, no to pewnie ten koszt będzie szedł raczej w tysiące. Natomiast chodzi o to, że są dostępne rozwiązania kancelarii, które specjalizują się w obsłudze e-commerce'u. Zresztą my też takowej korzystamy, żeby te wszystkie aspekty prawne mieć z głowy, mając markę z usta nie móc, trzeba uważać na aspekty prawne, bo to kole mocno w oczy, więc wszystko musi tam na tip-top działać. No właśnie, słuchaj, bo to kolejny temat to jest aktualność tej strony. Ja pamiętam sytuację, kiedy dzwonię do jakiejś firmy, okazuje się, że rok temu zmieniła numer telefonu. Zdarzyło mi się kiedyś pojechać pod adres wskazany, wiesz, w kontakcie na stronie internetowej, okazuje się, że 2 lata temu się przeprowadzili, tak? Jakby są firmy, gdzie artykuł na blogu ostatni jest sprzed 5 lat, nie? I jeszcze jak to jest taki ogólnorozwojowy, to okej, ale jak to są rzeczy, nie wiem, prawne, podatkowe, związane, znaczy z takim coś, co się szybko zmienia, technologia, bo to one są często nieaktualne, więc wiesz, jakby pytanie, jak w ferworze tej codzienności przedsiębiorcy
być pewnym tego, że na stronie to, co jest, jest aktualne, albo to rzeczywiście nadal chcę pokazywać. No wiesz, oczywiście nie zastąpimy tutaj przedsiębiorców w ich samodzielności, tak? Po prostu każdy z nas musi dbać o to, żeby te dane zaktualizować. Nie ma innej możliwości. Natomiast ja mogę podpowiedzieć tylko jedną rzecz. Mianowicie nie pchajmy się w rozwiązania, które przysporzą nam pracy, a nie dadzą efektów. Powiedziałeś na przykład o blogu. Powszechnie uważa się, że na stronie internetowej powinien być blog, bo to dobrze pozycjonuje i tak dalej, i tak dalej. To na pewno w tym jest dużo prawdy. Tyle tylko, że jeśli ja z założenia wiem, że prowadzę działalność jednoosobową w porywach dwu-, trzyosobową, co oznacza, że nie mam człowieka, który się będzie tym zajmował, nie mam kogoś, kto będzie pisał, a ja już i tak mam tak zwaną kokardkę roboty, tak? Czyli to, po prostu to, co to robię, wypełnia mi czas, to przecież nie będę teraz, nie wiadomo jeszcze kiedy, może w nocy siadał i pisał sążnistych artykułów na bloga. No nigdy tego nie zrobię. Nie ma się co oszukiwać. To lepiej w takiej sytuacji zminimalizować treść strony, zrezygnować z jakiegokolwiek bloga, aktualności czy czegokolwiek i zrobić porządną wizytówkę, przez to rozumiem to, że jest to strona, na której opisujemy rzeczy, które są relatywnie mało zmienne, na przykład zakres naszych usług. Prawdopodobnie jeśli dzisiaj sprzedajemy te trampki, tak, w cudzysłowie, to nie jest tak, że jutro będziemy sprzedawali albo że będziemy uprawiali ziemię, bo się na tym nie znamy. Tak? Jakby, wiesz, chodzi mi o to, że nie zmieniamy działalności tak z dnia na dzień. W związku z czym, jeśli raz napiszemy, to prawdopodobnie przez kilka lat te rzeczy będą aktualne. Jedyne, co się właśnie może zmieniać, to na przykład dane adresowe czy numery telefonu, no i wtedy nie ma przebacz, trzeba po prostu sięgnąć i albo zrobić to samemu, jeśli umiemy, albo zapłacić tak zwanemu informatykowi, czy po prostu firmie, która się opiekuje naszą stroną, jakąś tam drobną kwotę, żeby oni to zmienili i tyle. I mamy problem z głowy, mamy działającą stronę, mamy aktualną, ponieważ nie dezaktualizującą się samą z siebie stronę i ona dla nas pracuje, tak? Z naszej strony mamy bloga, no to jest blog prawny, bądź co bądź, prawno-podatkowy, więc jakby no tam ma informacje, co zaktualizują się tak szybko, jak zmienia się prawo. Więc mamy taki zwyczaj, że zawsze w styczniu przeglądamy wszystkie wpisy z poprzedniego roku i mamy taką zakładkę archiwum i wszystkie takie, które już nie zgadzają z prawem, lądują w archiwum, no bo oczywiście linki gdzieś tam są w internecie, chodzi o pozycjonowanie, żeby one nie znikały. Natomiast jest bardzo duży taki na kurze strony artykuł jest z archiwum, nie? Więc jakby daje to do myślenia, że jest raczej stary i nieaktualny. Natomiast chodzi tutaj o pozycjonowanie w Google, żeby nas Google nie wycinało za wycinanie treści. Tak też można sobie radzić, nie? Bo jeżeli ktoś rzeczywiście ma działalność, której się często dezaktualizują treści, no to warto dbać o datę publikacji, żeby one były widoczne, kiedy dany artykuł czy wpis, czy coś tam było aktualizowane. Pamiętam, że to też był taki element, który kiedyś wprowadzaliśmy i bardzo pomógł, no bo ludzie przestali mieć pretensje, że czytali wpis sprzed 2 lat i on nie jest aktualny. Natomiast tylko pozwolisz, jeszcze wejdę tutaj w słowo i dopowiem tylko, ty już o tym wspomniałaś, że bardzo złe wrażenie robi, jeżeli zaglądamy na blog, a najlepiej jak zakładka nazywa się aktualności i widzimy ostatni wpis sprzed 4 lat. To od razu na dzień dobry powoduje, że stracimy ochotę po prostu chodzić po tej stronie, bo już zakładamy, że ona po prostu nie żyje. I oczywiście ten obraz może być fałszywy, bo na przykład przedsiębiorca bardzo o nią dba, tylko zapomniał, że nie ma czasu na wpisywanie tych artykułów. I dlatego ja powiedziałem, że już lepiej nic nie robić, w sensie prowadzić w ogóle bloga czy aktualności i skupić się wyłącznie na tych treściach, które są niezmienne, przynajmniej w jakimś tam dłuższym czasie, niż narażać się właśnie na taki zarzut, że ostatnio coś tam 3 lata temu, to pewnie firma już zamknięta dawno i nic tam się nie dzieje, to w ogóle nie będę do nich dzwonić, bo po co, tak? Tak się może taka wizyta skończyć na stronie internetowej. Zresztą to samo dotyczy mediów społecznościowych. Jeżeli wchodzimy na czyjś fanpage na Facebooku i widzimy, że ostatni wpis jest z października zeszłego roku, no to jakby tracimy na ochotę na to, żeby obserwować ten fanpage albo, nie wiem, szukać dalszych informacji, bo znaczy, że to umarło. No to idziemy i szukamy dalej. No to jest taki strzał, tak zwany strzał w kolanko, nie we własne kolanko. Trochę się podzielę anegdotą, bo w ten weekend tworzyliśmy Instagrama z Ustaniamus, natomiast ja się bardzo długo broniłam rękami i nogami, bo mówię, kurczę, ja nie mam na to czasu. Nie? Jakby nie jestem w stanie trzymać ręki na pulsie nad kolejnym medium społecznościowym. Natomiast trochę rynek wymusił to, że jednak się tam pojawiliśmy, przy czym da się to teraz tam jakoś połączyć z Facebookiem, więc technologicznie jest to do ogarnięcia, w sensie, że nie trzeba tych publikacji duplikować. Natomiast tak czy owak, pamiętam, że bardzo długo się broniłam właśnie o czym ty mówisz, nie? Czyli
żeby mierzyć siłę na zamiary, znaczy co rzeczywiście jestem w stanie robić, a czego nie jestem w stanie robić. W tym roku sobie za punkt honoru postawiliśmy to, że będą wychodziły wszystkie publikacje jak w zegarku, zgodnie z harmonogramem. Jest wrzesień, jak nagrywamy ten nasz wywiad. Na razie, słuchajcie, na tip-top. Wiecie, że raz w tygodniu wpis, 2 razy w tygodniu film na YouTubie, co 2 tygodnie podcast. Na razie działa, ale to jest oczywiście dlatego, że nie jestem sama, bo gdybym miała to wszystko robić sama, to nigdy w życiu. Nie jestem osobą, która dostarcza content i potem o tym zapomina. Tak jakby są od tego osoby w zespole, które to obrabiają, rzucają, opisują, jakby dbają o to, żeby to wszystko działało. Więc trzeba jakby namierzyć siłę na zamiary. No to myślę, że to jest jakby najbardziej istotna kwestia. No właśnie, słuchaj, a czy jesteś w stanie podzielić się jakimś takim, wiesz, fajnym case study, gdzie zmiany, które wprowadziliście, znaczy zbudowały lepszą markę albo skuteczniejszą markę, może zwiększenie sprzedaży, taki, wiesz, jakiś fajny, ciekawy case study, który może też zainspirować innych przedsiębiorców? Wiesz co, to jeśli pozwolisz dwa, mam nadzieję, że mamy przestrzeń czasową na dwa przykłady. Mamy. Pierwszy przykład to jest sprzed lat kilku, kiedy wszyscy zetknęliśmy się z tym, że przestaliśmy wychodzić z domu, tak? Pandemia, krótko mówiąc. To jest nasz klient, który jest wybitnym szkoleniowcem, ale siłą rzeczy przez całe dziesięciolecia, bo to już jest pan w średnim wieku z ogromnym dorobkiem i doświadczeniem, siłą rzeczy większość swojego życia zawodowego spędzał na tak zwanej scenie, czyli po prostu uczył ludzi, szkolił ludzi na żywo. Czasami to były spotkania warsztatowe dla 10 osób, a czasami to były szkolenia dla 300 osób. I on sobie z tym doskonale radził i wielokrotnie miałem okazję obserwować jego z perspektywy, wiesz, uczestnika, a bardziej słuchacza nawet, bo patrzyłem sobie zza kulis i muszę powiedzieć, że ludzie po prostu siedzieli jak zaczarowani na tych jego szkoleniach. Tylko co z tego, kiedy przyszedł taki dzień, kiedy wszystkie sale warsztatowe i wszystkie sale konferencyjne zostały zamknięte. I ten człowiek został praktycznie z dnia na dzień bez możliwości normalnego zarobkowania. I to jest przykład tego, że można było, a tak jak powiedziałem, to już jest pan w średnim wieku, to nie jest, wiesz, 25-latek, który dzisiaj robi to, a jutro robi tamto. To jest człowiek z ogromnym dorobkiem, ale też, no co tu dużo mówić, na co dzień nie w tym internecie nie siedział. I to jest przykład tego, gdzie mentalnie ten człowiek był w stanie powiedzieć sobie, OK, ja muszę zmienić mój sposób funkcjonowania, muszę wejść w nowe narzędzia. I po pierwsze to zrobił, po drugie doprowadził do tego, że jego strona internetowa, jego media społecznościowe zaczęły funkcjonować. Tu nieskromnie powiem, że mamy w tym duży udział od strony technicznej, bo po prostu mu to wszystko zorganizowaliśmy, ale bez jego udziału same technikalia by nie wystarczyły, bo to ten człowiek wypełnił te media treściami, to on potrafił wyjść do ludzi, on potrafił nagle z dnia na dzień robić webinary, w życiu tego nie robił. Wiesz, kamera to po prostu była jakaś abstrakcja, nie? Natomiast po prostu usiadł i zacząć robić. I oczywiście na początku może nie było to idealne, ale po miesiącu wyglądało na to, że się urodził z kamerą, nie? Że tam nie wiadomo ile lat temu już takie rzeczy robił. To jest pierwszy przykład, gdzie determinacja i wykorzystanie tych nowych narzędzi pozwoliło przełamać tę barierę pod tytułem nie mam jak zarabiać na chleb, dosłownie, bo wszystko jest zamknięte. I przejść do procedury pod tytułem ja nadal jestem na topie i prowadzę ten biznes tak jak chciałem, tylko po prostu za pomocą innych mediów. To jest jeden przykład. A drugi Mega. przykład, tak mniej drastyczny i nie dotyczący tego, że coś nam, wiesz, zabrano i musieliśmy się odnaleźć, to jest przykład naszej znajomej, która jest doradcą podatkowym. To jest taka pani, która jest, powiedziałbym, z krwi i kości osobą chodzącą twardo po ziemi stąpającą, no bo taki zawód, ale też ona po prostu to lubi. I z jej doświadczenia, troszeczkę opowiem bardzo krótko jej historię, wynikało, że przedsiębiorcy, którzy do niej trafiali, oczywiście trafiali po porady podatkowe, to jest oczywiste, ale bardzo często przy okazji, w zwykłej takiej rozmowie, okazywało się, że oni mają duże problemy z tym, że biznes ich przerasta, albo że za dużo czasu tam spędzają i życie rodzinne na tym traci. Krótko mówiąc, zwierzali jej się przy okazji z problemów życiowych, tak? Które ten biznes, mniejszy czy większy, niektórzy obracają milionami, inni zaledwie tysiącami, ale tak czy inaczej wkładali w ten biznes bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii i to rodziło pewne skutki. I ta nasza klientka postanowiła spróbować, i to właśnie za pomocą internetu, bo innej metody nie ma, przekazać tym ludziom wiedzę, którą ona ma, bo w międzyczasie przez lata, to też już nie jest, wiesz, 20-latka, tylko pani z dorobkiem życiowym i zawodowym, i postanowiła po prostu tym przedsiębiorcom pomagać nie tylko w sferze doradztwa podatkowego, co oczywiście nadal robi, ale również takiej ogólnożyciowej, takiej po prostu pomocy w tym, jak sobie to życie zawodowe czy prywatne poukładać,
została rodzajem coacha. Wiem, że to słowo jest w tej chwili mocno nadużywane, ale akurat w jej przypadku znakomicie to pasuje. Ona po prostu pomaga tym ludziom, ale nie, że robi coś za nich, tylko ich w pewnym sensie wyprowadza na prostą życiową czy biznesową. I do tego trzeba było użyć strony internetowej, mediów i wykreować dosłownie obraz tej osoby. To nie chodzi o to, że kreujemy fałszywy obraz, tylko pokazujemy, że ta osoba znana jakby z tej jednej nogi biznesowej, tej twardej pod tytułem doradztwo podatkowe, ma teraz drugą nogę, równie potrzebną tej samej grupie odbiorców i moc doskonale uzupełniającą. Ale tego się nie da wyjść, wiesz, na podwórko i krzyczeć, hej, ja od dzisiaj będę wam pomagała. Nie, po prostu trzeba było znaleźć do tego narzędzia i to jest przykład tego, że się takie narzędzia daje znaleźć i przy odrobinie pracy i własnej determinacji można wykreować jakby drugą odnogę swojego biznesu, idealnie jeszcze dodatkowo wpasowaną w to, co robiliśmy do tej pory. Mam nadzieję, że te przykłady... Nie, no super. Jakby fajnie, że pokazujesz to, że masz takie właściwie dwa przykłady. Nie chcę powiedzieć od zera, po prostu od zera w internecie, tak? Bo oczywiście to były osoby z doświadczoną wiedzą na właściwym miejscu, natomiast od zera w internecie, tak? W kontekście swojej marki. To prawda. Więc myślę, że to jest też takie inspiracyjne, że pomimo tego, że ten internet jest zapchany treściami, reklamami, to jeżeli się robi coś wartościowego, to i tak prędzej czy później każdy z nas gdzieś tam się będzie przebijał, pod warunkiem, że to, co robimy, jest wartościowe. No bo jak ktoś używa internetu, żeby oglądać koty, nie żebym nie oglądała, bo sama też oglądam, natomiast są osoby, które tylko do tego używają internetu, no to pewnie nigdy na takie treści nie trafią, to też nie są klienci, nie? Na tego typu przedsiębiorców. Słuchaj, Jacku, powiedz, gdzie cię można znaleźć, jak można się z tobą skontaktować, jaki kontakt preferujesz, bo wiem, że tam niektórzy, wiesz, piszą SMS-y, na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś do mnie pisze SMS-y, ale dlatego pytam, gdzie cię można znaleźć, jak się najlepiej kontaktować. Myślę, że strona internetowa, skoro już o niej wspomnieliśmy parokrotnie, to jest najlepsza metoda. Wiem, że jak powiem, to i tak wiele osób nie zapamięta, ale mimo ale wszystko... Ale się wyświetli, wyświetli. Ale się, no właśnie, liczę na to, że w odpowiednim momencie się wyświetli, studiojp.pl. Zapraszamy i tam już znajdziecie, nasi drodzy widzowie, wszystkie metody kontaktu. Powiem uczciwie, że kontakt telefoniczny jest najtrudniejszy, bo my po prostu mamy co robić i bywa tak, że na przykład telefon, oczywiście odzwaniamy na te telefony, to nie jest tak, że je ignorujemy. Ale proszę, nie spodziewajcie się, że natychmiast odbierzemy. To jest po prostu niemożliwe. Natomiast droga mailowa, czy nawet Messenger, tak, do którego tam można znaleźć odesłanie na stronie, to jest fajna metoda, bo rzeczywiście po pierwsze pozostaje ślad, poza tym możecie od razu zadać jakieś pytanie, powiedzieć, w jakiej sprawie się do nas odzywacie. Zupełnie inaczej jest, znaczy jest łatwiej. Nam jest wtedy łatwiej odpowiedzieć na wasze potrzeby, a nie zgadywać, co ten anonimowy numer, czym on jest i czy może ktoś mi chce sprzedać słynne garnki, prawda? No ja nie jestem w stanie odróżnić, czy dzwoni potencjalny klient, czy potencjalny oferent. Z maila od razu widzę, o co chodzi, więc zachęcam do tej drogi pisemnej, będzie mi bardzo przyjemnie. No, to jest tak, że podzielam drogę Jacka trochę, to bo ja też często jestem w ciągu dnia na salach szkoleniowych albo na konsultacjach i też zawsze mówię, że kontakt telefoniczny ze mną naprawdę nie jest prosty. To jakby nie wynika z tego, że kogoś ignoruję, tylko z tego, że właśnie obsługuję innych klientów. I pewnie u was jest dokładnie tak samo, okay. Więc z tego powodu naprawdę zachęcam do tego, żebyście się odzywali do Jacka, do Grażyny, do JP Studio po prostu. Jeżeli potrzebujecie pomocy w stronie internetowej, marketingu czy budowania swojej marki w internecie, na pewno będą w stanie wam pomóc albo zoptymalizować to, co już macie, bo też nie trzeba zawsze zaczynać od zera. Bardzo ci, Jacku, dziękuję za tą rozmowę i za taką inspirację, że wiesz, że można mieć stronę internetową, nie trzeba na nią pochłaniać mnóstwo roboczych godzin, a warto ją mieć i że można mieć markę w internecie przy pomocy innych osób. Tak, nie jesteście ze wszystkim sami. I to myślę, że jest bardzo dobra wiadomość. Ja tobie bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość spotkania z naszymi widzami. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. To co, bardzo dziękuję jeszcze raz. Trzymajcie się i do zobaczenia kolejnym razem.